Witam Was serdecznie w najnowszym odcinku, w którym odwiedzamy Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 2 w Bydgoszczy. Porozmawiamy również o gaźnikach, zrobimy ich przegląd, a także zaczniemy już składać naszą awionikę. Zamocujemy teraz regulator napięcia, stycznik rozrusznika oraz uchwyt do kondensatora. Wszystko przychodzi w tym miejscu. Mamy również w instrukcji do wycięcia, wcześniej do wyskalowania, taką oto grafikę. Wystarczy przyłożyć, powiercić otwory i zamocować nasze elementy. No i główny stycznik od mastera, który montujemy od środka kabiny. Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 2 w Bydgoszczy to miejsce z wieloletnią tradycją. Obsługiwane są tutaj nie tylko wojskowe statki powietrzne, ale również i cywilne. Na sam początek odwiedzimy lakiernię, w której malowane są nasze elementy oraz pokażę Wam dużą lakiernię, w której malowane są duże cywilne statki powietrzne. Znajdujemy się w kabinie lakierniczej, gdzie zaraz przystąpimy do kładzenia bazy, następnie klarek. Mam już przygotowane gaźniki do rozebrania, umycia, sprawdzenia, jaki jest ich stan. Następnie zmontujemy i przygotujemy je do założenia na silniku. Pierwsze co zrobimy, to otwarcie komory pływakowej. Od razu na pierwszy rzut oka widać, że uszczelka już nie jest taka, jaką się stosuje. Musimy ją wymienić na gumową tego typu. Komora pływakowa,
oraz pływaczki. Sprawdzamy, jak są zamontowane, a dlaczego opowiem Wam trochę później. Sama dźwignia pływaków jest dość mocno już zużyta. Musimy ją wymienić. Wykręcimy teraz śrubę regulacyjną składu mieszanki. A następnie dyszę biegu jałowego. Pora na dyszkę główną. Dyszę mieszania. I dyszka przepływu paliwa. Można sobie od razu odczytać, jakie jest średnicy 2,7. Zdemontujemy jeszcze dźwignię pływaków. Uważajcie na tą ośkę. Z jednej strony ma ona radełkowanie. Trzeba wybić z tej strony. Mamy zaworek pływakowy, którego później sprawdzimy szczelność. Z komory pływakowej mamy wszystko wyciągnięte. Demontujemy pokrywę gaźnika. Wyciągamy tłok przepustnicy. Rozkręcimy jeszcze zawór ssania. Jak widzicie, brakuje jednego ogranicznika, co znaczy, że będziemy musieli wymienić kopułkę. Na szczęście mam takie. Podkładka jest oczywiście jednorazowa, więc ją wyrzucamy. Nasz gaźnik został rozebrany, możemy go teraz swobodnie wymyć i zweryfikować. Sam tłoczek przepustnicy wygląda całkiem nieźle. Mam też inny pokazowy, na którym widać, jak zużyta jest ta powierzchnia. Ten jest naprawdę w dobrym stanie. Żeby wymienić membranę, musimy odkręcić te cztery śrubki. No i wykręcimy jeszcze iglicę. Prawdopodobnie ktoś ją wkleił na Loctite i teraz ciężko jest to wyciągnąć. Pamiętajcie, nigdy tego nie róbcie. Iglica, a w tym miejscu zabezpieczenie, którym możemy sobie regulować skład mieszanki. Biuletynowo niedawno były wymieniane te zawleczki, więc sprawdźcie w zapisach, czy na pewno macie już tą po wymianie. Mamy tu również mały o-ring, który służy tylko i wyłącznie, żeby tłumić drgania igły. Sam tłoczek i iglica jest ok, więc możemy to z powrotem zmontować. Nigdy nie stosujcie tutaj środka do zabezpieczania gwintów, gdyż gwarantuję Wam, że ciężko Wam będzie później to odkręcić. W tłoczku znajduje się takie wyżłobienie i właśnie w to wyżłobienie musimy wcelować tą wypustkę, która jest tutaj na tej gumie. I tak należy to skręcić. Oglądamy sprężynę, czy nie jest poprzecierana. Możemy założyć już tłoczek. Również z tej strony macie taką wypustkę, którą musimy dopasować w ten otwór. Sprawdzamy, czy dysza przepływu nie jest w środku wytarta przez iglicę. Oglądamy wszystko, czyścimy je i montujemy z powrotem na miejsce. Patrzymy, czy o-ring nie jest zużyty. Jeżeli tak, wymieniamy na nowy. Sama dźwignia pływaków jest dość mocno zużyta, więc będziemy ją wymieniać na nową. Sam zaworek pływakowy wydaje się ok. Sprawdzimy jego szczelność za chwilę. Mam tutaj przyrząd, którym zaraz sprawdzimy prawidłowe położenie dźwigni pływaków. Sprawdzamy, czy dźwignia jest równolegle, a następnie przerwę między przyrządem a dźwignią pływaków, czy wynosi od 0,4 do 0,5 mm. Jeżeli nie, musimy to wyregulować tą blaszką.
użyjemy teraz pompki do podciśnienia, żeby sprawdzić szczelność naszego zaworku gaźnika. Musimy podpiąć się w miejscu, gdzie przychodzi paliwo, następnie podpompować i przez jakieś 5 minut zostawić, żeby sprawdzić, czy mamy szczelny układ. Dokładnie czyścimy, przedmuchujemy i montujemy dyszę biegu jałowego. Jeszcze dysza regulująca skład mieszanki. Wymieniliśmy o-ring, zakładamy, pamiętając o sprężynce. Zasada jest taka, że wkręcamy ją do oporu, a następnie wykręcamy 1,5 obrotu. I tak zostawiamy. Musimy teraz zważyć nasze pływaki. Nie mogą obydwa przekraczać wagi 7 gram. 6,43. Idealnie. Jeżeli chodzi o pływaki, przy pierwszym montażu, nieważne jak je zamontujemy, czy napisem do góry, czy odwrotnie, ważne, żeby przy następnych pracach montować je zawsze tak samo. Pamiętajcie, że te elementy też się wycierają. Zamontujemy teraz takie oto podgrzewy gaźników, są to podgrzewy wodne. Położymy tutaj klej uszczelniający połączenia, następnie umiejscowimy na prasie i delikatnie dociśniemy. Podgrzew gaźnika na swoim miejscu, wszystko idealnie pasuje, jedziemy dalej. Znaki do naszego samolotu, pamiętajcie, minimalny wymiar, wysokość znaków na kadłubie 30 cm, na skrzydło 50. Przyklejamy. Take this slow, we've got miles behind us, but miles to go, so let's just break this down to the simplest truth. You and I as one will always be better than two. Yeah, you and I as one will always be better than. Podłączamy awionikę, a raczej podłączają ją moi dobrzy koledzy, którzy postanowili mi pomóc, Arek i Robert. Lepszych w tej dziedzinie na pewno nie znajdziecie. Na tej tablicy mamy zamontowane układy koincydencji, które czekają na sygnały koherentne. Landing idzie też na przekaźnik plus na wyłącznik. No dobra, to mamy włączone, teraz tak, iPadzik wyruszył.
Teraz tak, odpalamy PFD. Pierwszy. Tak? Proszę. Drugi PFD. Ono działa. Jestem zdziwiony. Oto nasza tablica przyrządów widziana od drugiej strony. Będą tu dwa niezależne systemy, główny oraz backupowy. Po dwóch stronach dwa bloki GDU 450 z oprogramowaniem G3X Touch. Mamy również radiostację GTR 225A. Jest to jedyna radiostacja, którą mogliśmy zastosować z separacją 833 współgrająca z G3X Touch. Na samym środku uchwyt do montowania iPada mini Guardian Avionics. Bardzo fajne uchwyty, bardzo ładnie wyglądają, zaraz Wam je pokażę. Również z tej strony blok silnikowy GA24 oraz w tym miejscu GSU25C, do którego podłączymy później statykę, AOA oraz pitotę. Dwie szyny oraz bezpieczniki w konfiguracji, jakiej tutaj widzicie. Przełączniki, sterowanie ELT Artexem 345, stacyjka oraz włączniki do podgrzewu w kabinie. W naszym pierwszym projekcie radiostacja znajdowała się na dole GDU trochę wyżej, żeby tworzyć symetrię na całej tablicy. Niestety radiostacja trochę za bardzo wystaje i była zbyt blisko pedałów, co mogłoby powodować, że szybko uszkodzilibyśmy te złącza. Montaż reszty podzespołów oraz całej awioniki na naszym samolocie pokażemy już w następnym odcinku. Jeżeli macie już teraz jakieś pytania co do samej awioniki, piszcie w komentarzach. Pamiętajcie, subskrybujcie kanały na YouTube, Instagramie i Facebooku. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!